Uczniowie na medal. To zdanie można powtarzać w nieskończoność. I dobrze, bowiem krośnieńska młodzież zasługuje na najwyższe laury. Najlepsi z najlepszych ponownie zostali docenieni i otrzymali stypendia burmistrza Krosna Odrzańskiego. Możecie osiągnąć wszystko, macie na to bardzo dużo czasu i wybraliście właśnie ten wariant, który jest chyba takim gwarantującym sukces. Dzisiaj inwestujecie w siebie. Uczycie się świetnie, osiągacie wyniki w sporcie bardzo dobre i w wielu dziedzinach życia, które po prostu w życiu Wam się przydadzą. A wyniki robią wrażenie. Wielu uczniów właśnie począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej właśnie tutaj przychodzi do nas z klasy czwartą, piątą, szóstą albo zaczynając w szkole podstawowej kontynuuje wysokie wyniki właśnie w nauce w gimnazjum. Cieszy właśnie nas ten fakt, że to nie jest jednorazowy sukces, ale właśnie ciężka praca przez wiele lat, która daje właśnie efekty w postaci wysokich wyników. Z każdym semestrem zdolnych uczniów osiągających doskonałe wyniki na polu naukowym i sportowym jest coraz więcej. Sala tysiąclecia ponownie pękała w szwach. Wybitnych krośnian będzie przybywać. Jeżeli chodzi o naukę, było 35 uczniów, jest to naprawdę duża liczba. Natomiast w sporcie mieliśmy 3 medalistki. Sala tysiąclecia staje się niestety już powoli za mała. Kiedy zapraszamy uczniów, przychodzą oczywiście też rodzice, opiekunowie, nauczyciele, a także osoby, które chcą w tej przepięknej uroczystości towarzyszyć. I ta sala, tak jak Pan wspomniał, robi się za mała, więc kto wie, czy koniec roku nie zakończymy właśnie na hali sportowo-widowiskowej. Na koniec jeszcze fotka, między innymi na Facebooka. Pstryk i można wracać do realizowania swoich pasji. Z uczniami z gminy Krosno Odrzańskie z pewnością spotkamy się jeszcze po zakończeniu roku szkolnego. Wśród nich być może jest bowiem nawet przyszły następca prezydenta Roberta Lewandowskiego lub burmistrza. Te osoby właśnie zajmą nasze stanowiska i będą kształtować Polskę. W młodości siła, a z naszymi uczniami widzimy się już po semestrze letnim. Z pewnością można być pewnym kolejnych wyróżnień. I słusznie.